Jaka jest miara tego kąta przedstawionego na rysunku? Mamy taki kąt i cztery miary do wyboru. Jedna z nich jest poprawna. Nie mamy w tej chwili do dyspozycji kątomierza, więc musimy na oko ocenić, jaki to może być kąt. Zacznijmy po kolei. Kąt 45 stopni to jest kąt ostry. Czy to jest kąt ostry? Jeśli oglądałeś poprzednie filmy, to zapewne znasz już odpowiedź. Tak, to jest kąt ostry. Jest on większy od 0 stopni, ale mniejszy od 90 stopni. Ale sprawdźmy na wszelki wypadek jeszcze kolejne odpowiedzi. Tu byśmy mieli 90 stopni. To musiałby być kąt prosty. Na pewno nie jest to kąt prosty. Jeżeli to ramię jest poziome, to drugie ramię powinno być pionowe. Wtedy byśmy mieli 90 stopni. Kąt 180 stopni to inaczej dwa kąty proste obok siebie. To byłaby taka linia prosta, po środku mielibyśmy wierzchołek i zaznaczone tutaj łuk. Zatem to byłoby 180 stopni. 135 stopni to jest trochę mniej niż 180, to byłby kąt rozwarty. My mamy zaznaczony tutaj kąt ostry, to jest 45 stopni. Który z tych kątów ma miarę równą 180 stopni? Już odpowiedziałam w poprzednim zadaniu, że 180 stopni to właśnie jest taki kąt, czyli mamy linię, zaznaczony tutaj łuk, czyli idziemy od zera i to jedno ramię się obraca dwa razy po 90 stopni, czyli lądujemy w tym miejscu. Ten kąt ma miarę mniejszą niż 90 stopni, jest mniejszy niż kąt prosty, ten też jest mniejszy niż kąt prosty, a ten jest właśnie kątem prostym, ma miarę równą 90 stopni. Zatem 180 stopni to jest jedyny kąt. I jeszcze jeden przykład. Który z tych kształtów ma kąt 60 stopni pomiędzy bokami? Popatrzmy. Tu mamy pięciokąt. Ciekawa figura, pięciokąt. Tutaj mamy 1, 2, 3, 4, 5 kątów. Zwróć uwagę, że każdy z nich jest większy niż kąt prosty. Najlepiej to widać tutaj na tym kącie, prawda? Tu mamy poziomą linię. Musiałaby być pionowa prosto w górę, żeby to było 90 stopni. Ona jest lekko odchylona w lewo, jest to kąt rozwarty. Tu będą wszędzie kąty rozwarte. Tu nie będzie na pewno 60 stopni. Sprawdźmy tutaj. Tu mamy trójkąt. Trójkąt ma trzy kąty i te kąty są kątami ostrymi. Pasowałoby nam, że te kąty mają po 60 stopni, ale upewnijmy się. Popatrzmy jeszcze na ostatni przykład. Tutaj mamy ośmiokąt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 wierzchołków, 8 boków i 8 kątów. I zobacz, tutaj mamy kąty... Jakie? Rozwarte. Jeszcze większe niż w tym pierwszym przypadku. Kąty rozwarte, zatem mają miarę większą niż 90 stopni, czyli 60 stopni mogą mieć tylko kąty pomiędzy tymi bokami w trójkącie. Taki trójkąt, który ma wszystkie miary równe 60 stopni, jest trójkątem równobocznym. Wszystkie boki są równe, wszystkie kąty są równej miary. Sprawdźmy. Zachęcam Cię do rozwiązania podobnych ćwiczeń na stronie Khan Academy.